Zostań w domu, polecam. Polecamy? Karolina Korwin-Piotrowska. Dzień dobry, witam bardzo serdecznie i może zaczniemy od książki Czas porzucenia, Elena Ferrante. To jest historia o tym, jak mąż pewnego dnia zostawia kobietę. No i ta kobieta próbuje sobie z tym poradzić. Elena Ferrante jest jedną z najbardziej tajemniczych i najbardziej wpływowych pisarek współczesnego świata. No nikt nie wie, jak wygląda, nikt nie wie tak naprawdę, kim jest. Pisze książki regularnie, wszystkie te książki stają się bestsellerami. Przypomnę, Genialna przyjaciółka. To jest rzeczywiście coś, co wciąga jak piasek na wydmach. I teraz pojawiła się nowa zupełnie książka, Czas porzucenia, i ja powiem tak. Jeżeli kiedykolwiek myśleliście o tym, że rozstanie jest czymś, co boli tylko w filmach, to po przeczytaniu tej książki zmienicie zdanie. Część z nas siedzi na kwarantannie, siedzi w domu z bliskimi i rodziną. Ten czas osamotnienia, proszę Państwa, to jest coś, co powinniście zobaczyć. To jest i na VOD, i na różnych nośnikach. Ja mam płyty DVD. I powiem tak, to jest historia o pewnym panu, nazywa się Jack Torrance. Bierze posadę stróża w pewnym hotelu na czas zimowy. Hotel jest w bardzo odosobnionym miejscu. No i okazuje się, że jednak ta izolacja, to osamotnienie, delikatnie mówiąc, daje mu mocno w kość. Powiem tak, podobno tłumy szturmują markety budowlane, kupując różne rzeczy do remontów. Podejrzewam, że wśród tych rzeczy też zdarzają się siekiery. Po obejrzeniu tego filmu myślę, że siekierę będziecie chcieli schować głęboko w piwnicy, bo może się okazać, że siekiera w domu plus izolacja to nie jest najlepszy wybór. Proszę Państwa, w Kuchnia Plus możecie obejrzeć program, który nazywa się po prostu Warzywa. Niby nic. Ale kiedy zobaczycie, jak Jamie Oliver przygotowuje tam zapiekankę warzywną, pomyślicie sobie, może jednak mają rację ci wszyscy lekarze, którzy mówią, że na koronawirusa najlepiej działają warzywa i owoce, a nie jedzenie mięsa i kilogramów makaronów. Do tego jeszcze niedawno w księgarniach pojawiła się jego książka Wege. Jeżeli na przykład lubicie mieć napisane przepisy, tutaj wszystko to jest rozpisane, ale powiem Wam jedno, oglądanie serialu Jamie Oliver, po prostu warzywa, powiem Wam tak, jak patrzycie, kiedy on kroi marchewkę na równe, dwucentymetrowe plasterki, to jedyne, o czym marzycie, kiedy już skończycie oglądać ten program, to iść do zieleniaka, a potem stanąć przy garach i zrobić dokładnie taką samą zapiekankę. Prosto do ust. Genialne. Wspaniały sposób na pyszną ciecierzycę.